Słucham. Panie Zali, Orbanku, rozmowa rejestrowana dla weryfikacji. Dzień, miesiąc i rok z daty urodzenia pana poproszę. Niestety nie dam panu takich danych. W tej kolejności, którą wyznaczyłem. Proszę pana, nie dam panu takich danych, wyznaczyłem rozumiecie? Wyznaczyłem kolejność. Niech pan mnie w nos pocałuje, bo ja panu takich danych nie dam. Wyznaczyłem kolejność, słucham. Dzień, miesiąc i rok. Unikanie kontaktu nie pomoże w niczym. Dobrze, niech pan mi poda swój numer PESEL NIP. Ja nie pytam o PESEL, pytam o datę urodzenia. A ja powiedziałem, poda mi pan swój PESEL, NIP i adres zameldowania. Ale to ja zadaję pytania, a pan na nie odpowiada. Pan to mnie może w nos pocałować, a nie mi pytania zadawać. I grzeczniej, jak pan do mnie dzwoni. Dzień, miesiąc i rok. Powiedziałem grzeczniej. Dzień, miesiąc i rok. Pana przełożonym poproszę. Nie. Tak. Nie. Natychmiast. Nie. Natychmiast pana przełożonym poproszę. Dzień, miesiąc i rok z daty urodzenia. Poproszę z pana przełożonym, powiedziałem. Nie. Powiedziałem z pana przełożonym, poproszę. Nie. Poproszę z pana przełożonym. Dzień, miesiąc i rok z daty urodzenia, poproszę. Pana nazwisko poproszę jeszcze raz, bo będę skargę składał. Proszę sobie zanotować Szymon Jaśkiewicz, tak jak się przedstawiłem na początku rozmowy. A teraz dzień, miesiąc i rok z daty urodzenia pana poproszę. Może se pan prosić. No to słucham. Niech pan słucha. Pan odmawia przejścia procesu weryfikacji? Nie, ja nie odmawiam. Ja odmawiam podania panu jakichkolwiek danych. Dzień, miesiąc i rok. 46 października 1863. Proszę pana, proces weryfikacji nie przebiega poprawnie, wyciągniemy odpowiednie konsekwencje. Tak, konsekwencje wyciągniecie? Ojej, no widzi pan, ale peszek.